Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Sponsorem programu jest Skup Pojazdów. Lubin, ulica Kolejowa 9. Sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1. Dzień dobry, Ewa Sejków, witam i zapraszam na sport. Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin rozpoczynają walkę o półfinał Pucharu Polski. Podopieczni Pawła Chapala w środę o godzinie 18:30 podejmować będą Chorzowski Ruch. W przerwie spotkania na murawie zaprezentują się piłkarki ręczne KGHM Metrako Zagłębia Lubin, które w miniony weekend wywalczyły krajowy puchar. Na torze do jazdy szybkiej na lodowisku Regionalnego Centrum Sportu odbyły się Mistrzostwa Lubina. Miłośnicy łyżwiarstwa szybkiego startowali w kategorii szkół podstawowych klas od 1 do 6. Uczestnicy musieli jednorazowo okrążyć tor łyżwiarski o długości 250 metrów. W każdym konkursie rywalizowało po dwóch łyżwiarzy, którzy linię startu mieli po przeciwnych stronach toru. Frekwencja bardzo nam dopisała, bo tak z tego co wstępnie zorientowaliśmy się, startowało około 70 osób. Bardzo dużo było szczególnie dzieci młodszych z klas 1-3, ale również z klasy 4-6 też dopisała frekwencja. Zawody myślę, że poza aurą, tak jak widać w tej chwili trochę pada śnieg, bardzo się udały. Turniej został zorganizowany m.in. po to, aby rozwijać talent potencjalnych przyszłych łyżwiarzy. W trakcie zawodów trwał także nabór do klas sportowych o profilu łyżwiarskim. Wszystkie informacje mamy zamieszczone na szkolnej stronie internetowej. Również ma się bezpośrednio dowiadywać, informować w szkole. Robimy nabór do klasy czwartej i pierwszej gimnazjum oraz uzupełniające do klasy piątej, do drugiej klasy trzeciej gimnazjum. Także oficjalny nabór jest do klasy czwartej szkoły podstawowej i pierwszej gimnazjum. Dla najlepszych zawodników organizatorzy przygotowali pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Zawodnicy Dolnośląskiego Stowarzyszenia Bilardowego mają za sobą kolejny turniej. Tym razem lubinianie wzięli udział w zawodach z cyklu Pol Tour. Bilardziści DSB ostatniego turnieju nie zaliczą do udanych. Konrad Juszczyszyn i Marcel Fortuński zajęli odległe miejsca w czwartej dziesiątce. Jeżeli chodzi o ten Pol Tour i o zawodników, no to nie był to zbyt dobry wynik dla nas. Na pewno poniżej oczekiwań naszych. Aczkolwiek no, trzem zawodnikom udało się wyjść z grupy. Mieszko zajął 9 miejsce, ja z Konradem zajęliśmy 33. Kamilowi niestety nie udało się wyjść z grupy, no ale nie poddajemy się, będziemy trenować dalej. Początek roku nie jest udany dla lubińskich bilardzistów. DSB przegrało 2 mecze ligowe, lubinianom nie idzie także na turniejach. Liga źle zaczęta, 2 mecze przegrane, tutaj dobry występ Mieszka jedynie w Krakowie, gdzie zajął 2. miejsce. Ten turniej tutaj pokazał, że jeszcze nam trochę brakuje, jeszcze trzeba trochę więcej czasu spędzić przy tym stole. Myślę, że teraz, jeżeli już zaczniemy trenować wszyscy razem systematycznie i jeździć na te turnieje, to będzie coraz lepiej i coraz te wyniki będą lepsze. Kolejnym turniejem, w którym wezmą udział zawodnicy DSB, będzie Best of East, które odbędzie się w Kielcach. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis sportowy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.